Krajowego Urzędu Pracy Lech Antkowiak. Trzeba jednak dodać, że dane dotyczące utraty pracy zmienią się. Trwa rekrutacja nauczycieli do szkół i przedszkoli, bo liczba oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolach wzrośnie. Będzie dofinansowanie do in vitro w stolicy. Radni Warszawy podczas czwartkowej sesji Rady Miasta przegłosowali program dofinansowania takiego programu. Miasto szacuje, że z programu będzie mogło skorzystać około 2,5 tysiąca par, zarówno małżeństw, jak i pozostających w związkach nieformalnych, mówi przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. To jest dofinansowanie dla par 25-40. Chcemy dofinansowywać do 3 prób, do 80% każda próba. Głosowaliśmy przeciwko tej uchwale, ale nie ze względów politycznych, przekonuje radny PiS Paweł Terlecki. To ze względu sumienia po prostu, bo jest innym, nie pozwala mi głosować na taką formę. Wszyscy w klubie Prawo i Sprawiedliwość, nie ma czegoś takiego dyscyplina klubowa. Stołeczny program ma ruszyć we wrześniu i kosztować około 10 milionów złotych rocznie. Krwiodawcy ze Stołecznej Woli pobili kolejny rekord. Historyczny wynik dała 59. zbiórka krwi. Przeszedłeś do historii polskich zbiórek krwi, gratuluję, święty lid, to jest właśnie od Adriana, dziękujemy Ci Adrianie, dziękujemy Ci Państwa, brawo. Takim fajnym. Wiedziałem, że ma być ten tysięczny list, ale nie myślałem, że to będzie u mnie. Na pół godziny bandażyk, na 2 godziny plasterek. Nie ćwigamy na tą rękę dzisiaj. Pijemy dużo płynów, uzupełniamy kalorie i ogólnie się nie przemęczamy. No powoli, znaczy nie tak powoli, 8 minut i jest pół litra. Jestem tu po to, żeby oddać krew, no i żeby komuś pomóc. Pierwszy raz. Dlatego, że brat mi do tego nam mówił, powiedział, że to jest fajne, więc stwierdziłam, czemu nie. Dzisiaj tysięczny litr i to jest, proszę Państwa, jakieś 450 dzieciaków z szansą na życie. Na warszawskiej Woli takie akcje organizowane są cyklicznie od 2008 roku. Był już Killer, Wabank czy Sex Misja, teraz czas na Woltę. Dziś w Lublinie ogólnopolska premiera nowego filmu Juliusza Machulskiego. Miejsce nie jest przypadkowe, właśnie w Kozimgrodzie kręcono sceny, tam też osadzona jest fabuła komedii. A jak zapowiada Machulski, Wolta będzie komedią z zagadką. Jedna z punktów zwrotnych scenariusza polega na tym, że w ścianie pewnej remontowanej kamienicy bohaterka odkrywa przedmiot, który jest później ważny dla przebiegu akcji. I jak zacząłem pisać to na Lublin, to od razu wpadłem na scenę, która miałaby się dziać w kaplicy Świętej Trójcy, przed obrazem Unii Lubelskiej, w tych miejscach, które są bardzo urocze, jednocześnie filmowe i fotogeniczne. Wolta trafi do kin 7 lipca. Główne role zagrali Olga Bołądź, Aleksandra Domańska i Andrzej Zieliński. Poważne osłabienie u naszego grupowego rywala. Napastnik reprezentacji Rumunii Denis Alibet z powodu kontuzji nie zagra w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata z Polską, który odbędzie się już w tę sobotę w Warszawie. Wczoraj zgrupowanie opuścił też Dragos Grigore, a wcześniej urazu doznał Kosmin Moti. Po 5 kolejkach eliminacji Mistrzostw Świata, czyli na półmetku, w tabeli grupy E zdecydowanie prowadzi Polska. Biało-czerwoni zdobyli dotychczas 13 punktów. Po 7 mają Czarnogóra i Dania, po 6 punktów Rumunia i Armenia, a Kazachstan 2. To będzie jednak trudniejszy mecz niż ten w Bukareszcie, tak mówią nasi kadrowicze. Wszystko idzie zgodnie z planem, nie ma kontuzji, skupiamy się na przeciwniku, zdradza drugi trener reprezentacji Bogdan Zając. Jest dobór obciążeń, indywidualnie podchodzimy do każdego zawodnika i jest to cały czas korygowane. Jeśli Polacy wygrają z Rumunią, to praktycznie otworzą sobie drogę do awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Mogą podskoczyć też w rankingu FIFA nawet na rekord. Rekordowe 7 miejsce. W tym roku królują tam śródziemnomorskie specjały. Wczoraj w Łodzi rozpoczął się Festiwal Dobrego Smaku. Bierze w nim udział 59 restauracji i kawiarni. Przez 4 dni goście mogą wędrować od lokalu do lokalu i próbować specjalnie przygotowanych festiwalowych dań. Tuż po rozpoczęciu 14. edycji była w jednym z lokali Jela Wietrowska. Co macie na festiwalu? Bardzo lubimy jeść i lubimy festiwal, bo są fajne dania, inne niż zwykle. Co roku festiwalowe restauracje odwiedza około 50 tysięcy smakoszy i to nie tylko z Łodzi. SK Rock, Polska o 5.
Basia Klaman, zapraszam. O sukcesie trudno mówić, ale konserwatyści już ostro biorą się do pracy. Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała po audiencji królowej Elżbiety II, że przystąpi do stworzenia nowego rządu przy wsparciu partii demokratycznych unionistów. Przemawiając na Downing Street, May wśród najważniejszych zadań nowego rządu wymieniła ustabilizowanie sytuacji politycznej w kraju, wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu niedawnych zamachów terrorystycznych w Londynie i w Manchesterze. Partia konserwatywna wygrała wybory parlamentarne, przypominam, ale straciła większość w brytyjskim parlamencie i nie może samodzielnie rządzić. Zdaniem Patryka Toporowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych konsekwencje takiego rozstrzygnięcia będą trudne. Po pierwsze, być może stanie także w wyniku negocjacji. Po drugie, Brexit. To będzie odpowiadał za które od obszary negocjacyjne. A rozmowy Londynu z Brukselą w sprawie Brexitu mają rozpocząć się 19 czerwca. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że nie wyobraża sobie żadnego opóźnienia. A tymczasem Polacy pracujący na Wyspach dostali solidnie po kieszeni. Po opublikowanych pierwszych wynikach wyborów w Wielkiej Brytanii fund bardzo się osłabił. Kurs tej waluty względem złotówki jest najniższy od jesieni zeszłego roku. Notowanie śledzi Arek Pogód. Dary, już nie mogą tutaj rządzić. Na najwyższych budżetach, najwyższy czas, bo Euryka, nasz najwyższy czas. Co gorsza, w najbliższym czasie niewiele wskazuje na wzmocnienie się funta, bo sytuacja polityczna będzie niejasna przez pewien czas. Czy premier Theresa May będzie nadal premierem, czy jednak zrezygnuje z tej funkcji? Kto tak naprawdę stworzy rząd? Ameryki Białystok, Banku Pocztowego, Monika Kurtek, za jednego funta Matka podejrzana o zabójstwo dwójki swoich dzieci w Kielce w chwili popełnienia zbrodni była niepoczytalna. Tak wynika z opinii biegłych psychiatrów, która wpłynęła do kielskiej prokuratury. Dramat rozegrał się pod koniec stycznia tego roku. Ojciec znalazł zwłoki dwójki swoich dzieci, 15-letniej dziewczynki i 5-letniego chłopca. Ich matka była ranna. Według dotychczasowych ustaleń śledczych 41-letnia Daria D. zabiła dzieci, a następnie próbowała popełnić samobójstwo. Monika Cieślikiewicz. Jak powiedział mi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach, kobieta w chwili popełnienia obu zabójstw nie mogła rozpoznać znaczenie czynów i pokierować swoim zachowaniem, co oznacza, że była całkowicie niepoczytalna. Ponadto biegli stwierdzili, że pozostając na wolności jest wielce prawdopodobne, że mogłaby dopuścić się podobnych czynów. Dlatego wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Opinia biegłych nie zamyka postępowania. Oprócz tego dotyczącego zabójstwa dzieci toczą się jeszcze dwa śledztwa. Jedno związane jest ze znęcaniem się nad podejrzaną kobietą. Drugie dotyczy 42-letniego męża kobiety, który po przesłuchaniu, gdzie został wezwany w charakterze świadka, skoczył z okna kieleckiej prokuratury. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Przyznała się do winy. Została tymczasowo aresztowana, a teraz grozi jej dożywocie. W raporcie zawieszony dyspozytor medyczny w Paliszu. To pierwsze decyzje po ujawnieniu bulwersujących nagrań osoby wzywającej karetkę do około 60-letniego mężczyzny w Ostrowie Wielkopolskim. W szpitalu w Kaliszu została powołana specjalna komisja, która zdecydowała o odsunięciu dyspozytora od obowiązków, mówi rzecznik kaliskiego szpitala Paweł Gawroński. Komisja przeanalizowała całość zebranego materiału, treści i czasy rozmów pomiędzy zgłaszającym wezwanie a dyspozytorami najpierw w Poznaniu i później w Kaliszu. Treść wypowiedzi dyspozytora uznana została za naganną. Dyspozytor został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Mężczyzna zmarł, zanim przyjechała karetka. Śledztwo wszczęła prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim, mówi rzecznik Maciej Meller. Zwolniono Ama, Ama, Ama i Oko, Ama. Na celu ustalenie stanu faktycznego, który dopiero pozwoli na dokonanie karnoprawnej oceny. Kluczowe dla sprawy będą wyniki sekcji zwłok mężczyzny, do którego...
Kluczowe dla sprawy będą wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Kolejne dwie osoby zatrzymane w sprawie zatrucia dopalaczami w Pruszczu niedaleko Bydgoszczy mają już zarzuty. Mężczyźni mieli dostarczać nielegalne środki dwóm 16-latkom. Chłopcy nie wyszli jeszcze ze szpitala. Tym tematem zajmował się Dawid Olszewski. Zatrzymani to 21 i 23-latek. Jak powiedział mi Przemysław Słomski z bydgoskiej policji, usłyszeli zarzut narażenia dwóch osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Policja twierdzi, że mężczyźni mieli dostarczać 16-latkom dopalacze. Wcześniej podobny zarzut usłyszał 17-latek. Cała trójka wracała pociągiem ze szkoły. Starszy z nich wypalili ją w pociągu i na dworcu. Tu jeden z mężczyzn zauważył nastolatków, których stan wskazywał, że mogli zażyć jakąś substancję. Zaalarmował policjantów. Dwóch 16-latków trafiło do szpitala, 17-latek do policyjnego aresztu. Mężczyznom podejrzanym o dostarczanie nielegalnych środków grozi do 3 lat więzienia. Droga Ukraińców do krajów Unii Europejskiej szerzej otwarta. Już jutro wchodzą w życie nowe przepisy, które pozwalają Ukraińcom na wjazd do krajów strefy Schengen, w tym Polski bez wiz. Czy do naszej wschodniej granicy ustawią się kolejki? O tym Arek Pogód. Jednocześnie mają już paszport biometryczny. Będą oni podlegali kontroli, mówi Andrzej Jakubaszek ze Straży Granicznej. Straż Graniczna będzie sprawdzała bez względu na to, czy cudzoziemiec ma wizę, czy jej nie ma, czy jest posiadaczem paszportu biometrycznego, czy nie, ma odpowiednie środki finansowe niezbędne do wjazdu, czy nie jest wpisany jak